Czekamy na co się będzie dalej toczyło i pierwsze nasze posiedzenie Rady Miasta będziemy wnioskować o to, aby przedstawił, co było powodem powołania tego pana na stanowisko dyrektora. A niech się toczy, skoro inne instytucje chcą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta. Czy my, Prawo i Sprawiedliwość, będzie za tym, żeby do tego referendum doszło? Nie wiemy. No, musimy się spotkać. Absolutnie jest to bardzo ważne i będziemy robić wszystko, żeby do spotkania naszego prezydium albo klubu Prawa i Sprawiedliwości doszło jak najszybciej. Na tą sprawę mnie się to też nie podoba, bo miałem okazję negatywnie współpracować z panem Tajsterem i nie były to dobre doświadczenia. Byłem szefem zespołu, który analizował tą słynną Białą Środę i no, widziałem tam różne złe rzeczy, które wyczyniał. No tym niemniej decyzja jest prezydenta i to on za nią bierze odpowiedzialność. A jeżeli chodzi o referendum, oczywiście zawsze o czymś takim można mówić, tylko to jest też kwestia no, warunków i alternatyw. Myślę, że sprawy kadrowe, mimo że tak drastyczne, no bo ja też uważam, że sprawa Tajstera, no to jest pewnego rodzaju ewenement, no to jednak trzeba sobie na spokojnie przemyśleć, a nie pod gorącym słońcem w emocji w jeden dzień po decyzji.